Zaczynamy od takiej rzeczy według mnie istotnej. Kibice pewnie pierwsze co, to powiedzą, że masz być następcą Mateusza Matarasa. Czy ty też tak to widzisz? Na początku dzień dobry, witam. Czy mam być następcą? No, na pewno chcę pisać własną historię. Tutaj Mateusz Matras był bodajże 3 lata, także na pewno przypomniał się kibicom i był dobrym zawodnikiem, pomógł drużynie w osiągnięciu jakichś dobrych celów, dobrego miejsca w Ekstraklasie. Ja tu przychodzę na swoje nazwisko, będę starał się odgrywać rolę, także na pewno będę ciężko pracował i żeby od początku dobrze grać. Na pewno mogę grać na szóstce i ósemce, czyli defensywnym pomocniku i ofensywnym pomocniku. Jak również, jeżeli jest taka potrzeba, to mogę zagrać na środku obrony. Ale wolałbym raczej mieć zadania i defensywne, i ofensywne, czyli środek pomocy. Zanim wyjechałeś z Polski, w Śląsku Wrocław zdążyłeś rozegrać kilka meczów przeciwko Pogoni Szczecin. Z tego co kojarzę, w jednym nawet zdobyłeś bramkę, także już można powiedzieć, że nasz stadion masz troszeczkę zaznajomiony. Tak, przyjeżdżałem tutaj i z reguły zawsze wywoziłem niekorzystne wyniki. Ciężko tu się grało, zawsze jak pamiętam, bo jeszcze w pierwszej lidze w GKS-ie Katowice tutaj też grałem i bodajże przegraliśmy też 3-0. Tak, zgadza się, w Śląsku strzeliłem bramkę na chyba bodajże na 2-2 tutaj w Szczecinie. Także na pewno ten stadion zawsze się fajnie grał, zawsze pamiętam, była tutaj najlepsza płyta boiska, chyba tak jak do teraz. Także na pewno postaram się, aby teraz kojarzył mi się dobrze ten stadion. Cele drużynowe na pewno zostawiam z boku, bo jeszcze, tak jak wiemy, trener nie wiadomo jaki będzie, także tutaj to zostawiam z boku, a moje cele na pewno przyjść tutaj, bo po ciężkim roku w Niemczech, w którym nie grałem, chciałbym się odbudować. Potrzebne jest zaufanie i dobry trening, taki mocny. Na pewno będę rozmawiał z trenerem od przygotowania fizycznego, żeby mieć jakieś dodatkowe treningi i tutaj dobrze się przygotować z drużyną do sezonu. I jeżeli tak będzie, no to przepracuję ten okres przygotowawczy, to na pewno będę mógł dużo dać drużynie, bo wierzę w siebie. Ten rok dał mi i miałem dużo czasu na przemyślenia i na różne rzeczy, także wiem czego mogę się spodziewać i po prostu chcę się tutaj odbudować i pomóc drużynie w osiągnięciu jak najlepszego miejsca.